Rozmawiamy z posłem Adamem Kwiatkowskim. Panie pośle, postępuje interwencja rosyjska na Ukrainie. Czy pana zdaniem w tej perspektywie zagrożeni mogą być Polacy mieszkający w tym kraju? Polacy, którzy mieszkają zarówno na zachodzie Ukrainy, jak i ci, którzy zasiedlają tereny tej wschodniej, w tej chwili najbardziej zaangażowanej w wystąpienia militarne części tego państwa. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że Polacy nie mają informacji. Ci, którzy mieszkają na Ukrainie, ale również my, tutaj parlamentarzyści Komisji Łączności z Polakami za granicą, posłowie na Sejm, nie mamy informacji, co tak naprawdę tam się dzieje, jakie są potrzeby tych Polaków. Przypomnijmy, że mamy przecież dużą społeczność polskiego pochodzenia na Krymie. Ci ludzie zostali pozostawieni sami sobie. Władze Ministerstwa Spraw Zagranicznych postanowiły ewakuować i zawiesić działanie konsulatu generalnego na Krymie. Dziś nie wiemy tak naprawdę, jakie będą podejmowane kroki w przypadku kolejnych konsulatów, kolejnych placówek. Tych konsulatów na terenie Ukrainy jest bardzo wiele. Ja jestem przekonany, że nam wszystkim brakuje. Brakuje nam takiego jasnego stanowiska rządu. Nie tylko, że jesteśmy za tym, żeby Ukraina była nienaruszalna terytorialnie i trwała jako państwo niezależne i w którym nie ma takich wpływów, o jakie chodzi dziś, no widać to wyraźnie, Rosji, ale również właśnie w tym kontekście, jaka jest sytuacja tych Polaków, na co ci Polacy mogą liczyć, jaka jest przyszłość polskich placówek dyplomatycznych. To wszystko są pytania, na które nie znamy odpowiedzi, a przedstawiciele rządu, którzy nas na komisji informują, często sami dają przykład tego, że nie znają realiów, nie wiedzą tak naprawdę, gdzie ci Polacy tam są, co mogą od polskiego rządu potrzebować. Polski rząd powinien utrzymywać stały kontakt właśnie z tymi wszystkimi organizacjami, które skupiają Polaków, i tych na zachodzie, i tych na wschodzie, po to, żeby wiedzieć, jakie są ich potrzeby, po to, żeby na te potrzeby reagować, po to, żeby móc podejmować działania dyplomatyczne pomiędzy polskim rządem a rządem ukraińskim, działania dyplomatyczne pomiędzy polskim rządem a rządem rosyjskim, ale również działania dyplomatyczne na forum Unii Europejskiej. To jest to miejsce, z którym szczególnie głośno dziś powinniśmy mówić i domagać się jednolitej polityki Unii Europejskiej wobec Rosji, wobec tej sytuacji, którą mamy, z którą mamy do czynienia tam na miejscu w Ukrainie. Chciałem też pana spytać o jeszcze jedną rzecz. Mowa tutaj o sytuacji Polaków mieszkających w Rosji. Czy to polskie zaangażowanie w sprawy Ukrainy może wpłynąć na stosunek wobec nich Rosja? Ja myślę, że możemy mieć do czynienia z każdym scenariuszem. To, co nas, posłów Prawa i Sprawiedliwości, martwi, to martwi nas upolitycznienie Polonii. Powiedzmy sobie szczerze, decyzja o zabraniu decyzji czy dysponowania środkami przeznaczonymi na Polaków mieszkających poza granicami, na wsparcie Polaków mieszkających poza granicami Polski, to decyzja upolitycznienia Polonii. I dziś ta Polonia tam w Rosji też jest upolityczniona. Oni walczą o to, żeby robić to, co robili przez wiele lat. Ja to podkreślałem wielokrotnie w trakcie posiedzeń komisji. Tam są przecież polskie programy radiowe, tam są polskie gazety, tam młodzież wyjeżdża na akcje letnie, a dzisiaj tej młodzieży przyjeżdża mniej, tych mediów polonijnych jest mniej, i to szczególnie w tej sytuacji, napięcia w tym regionie świata martwi. Bo dziś, jeśli coś stracimy, dziś, jeśli czegoś nie będziemy kontynuować, to będzie nam bardzo trudno to w przyszłości odbudować. O tym mówiliśmy, na to zwracaliśmy uwagę. Niestety przedstawiciele MSZ-u, tak jak zresztą całego rządu, są zachwyceni swoją działalnością, pokazują, jak wspaniale wyglądają, robią sobie kolejne zdjęcia. To wszystko PR-owo Platforma Obywatelska, w dużej części z nazwy Obywatelska, opanowała do perfekcji. Natomiast za tym nie kryją się konkretne działania, a jeśli kryją się, to tak naprawdę zamiast pomagać, my w tej chwili często przeszkadzamy. I myślę, że ta pozycja Polaków, również Polaków w Rosji, pozycja słabsza, no jest przez władze rosyjskie wykorzystywana, ale przecież my nie możemy o to mieć pretensji do innych. Powinniśmy szukać winnych po naszej stronie, a tymi winnymi są ci, którzy dziś rządzą Polską, ci, którzy rządzą Ministerstwem Spraw Zagranicznych, minister Sikorski, Donald Tusk, premier rządu. To są osoby, które odpowiadają za tą trudną sytuację tych, którzy na co dzień mieszkają w Rosji, czy tych, którzy dzisiaj mieszkają na Ukrainie i dziś z przerażeniem patrzą się na to, co tam się dzieje, i tak naprawdę muszą stawiać sobie pytania, czy
i w jakim zakresie mogą liczyć na polskie państwo. Dobrym przykładem jest ten konsulat na Krymie. Konsulat ewakuowany, zamknięty. Tak naprawdę konsulat, który powinien szczególnie w tych trudnych momentach być z tymi, którzy tam do polskości się przyznają, mówią o tym, że są Polakami, nawet jeśli nie mają polskiego obywatelstwa, nawet jeśli dziś nie mają jeszcze karty Polaka, ale mówią o tych polskich korzeniach. A zwrócę uwagę na to, że myśmy jako państwo dofinansowywali działanie Polaków na Krymie, czyli stwierdziliśmy, że oni tam są, czyli oni tam są, żyją, mieszkają i dziś w tym trudnym momencie nie mogą liczyć na pomoc polskiej placówki dyplomatycznej. Oby to nie były sytuacje, z którymi będziemy mieli do czynienia w kolejnych miastach Ukrainy. Oby do tych trudnych chwil, do tych trudnych momentów po prostu tam nie doszło.